Cześć, Debbie. Wszystkiego najlepszego. 20 lat przyjaźni. Dasz wiarę? Nadal rozmawiamy. Pamiętasz, jak się poznaliśmy? To wciąż jest dziwne. Bardzo. Potrzebujesz odpoczynku. Ten dyplom jest praktyczny dla samotnej mamy. Racja. Tragiczne. Mam pomysł. Spędzę tydzień w LA, zajmę się Jackiem, a ty będziesz tu. Nie wiem, potrzebujesz pomocy. Zajmowanie się Jackiem to sporo pracy. Dam radę. Oby ta wycieczka dała ci to, czego chcesz. Znajdź mężczyznę, zrób depilację. Depilacja? Kumam. Depilacja. Nic z tego. Tu jest pięknie. Cześć, jestem Debbie. Ta Debbie? Peter ciągle o tobie mówi. Wstyd mi. Nie mam nic pod spodem. Nie przejmuj się. Wszyscy robimy takie rzeczy. Mama uważa, że nie masz podejścia do kobiet. Cała ona. Co potem? Wrócimy do tematu? Zawsze odpowiadasz pytaniem na pytanie? Zawsze odpowiadasz pytaniem na pytanie do pytania? A twoje życie miłosne teraz? Jest jak miasto duchów. Jest smakowity. Dokąd idziesz? Nie wiem, co mu powiedzieć. Dasz mi swój numer? Boże. Masz. Leci na ciebie. Nie. Mówimy sobie wszystko? Zawsze. Poznałam kogoś. Mogę ci coś powiedzieć? Koniecznie. Po nocy spędzonej z Debbie myślałem o niej często. Musisz jej powiedzieć. Jest za późno. Serio? Musisz używać słów. Co to? Peter nie jest zainteresowany mną w taki sposób. Moglibyśmy sprawdzić, co z tego wyniknie. Drobne niepowodzenie. Musisz zaryzykować. Nigdy nie ryzykuję. Co zrobisz?